Państwa. Ola Koźlek, ze mną jest Push Barber. Witam serdecznie. Na Zadymie cały czas nakłaniałeś wszystkie osoby, żeby skosztowały tego napoju, co w nim takiego było. Kurde, jest paskudny, nie? Jakbyś piła szczochy. W sensie nie wiem, czy tak może mówić, ale nie piłem nic z gorszego, nie? Mhm. Po prostu chciałem, żeby zobaczyli, jak to smakuje. Powiedz mi, który z zawodników na igrzyskach będzie według ciebie najgorszym przeciwnikiem, najgorszym, najcięższym? Każdy. Nie, no nie ma ciężkich przeciwników. No Łukasz Modlicza, no ja ci się opór postawi. Ale co sobie mówiliście podczas face to face'a, bo tego nie było słuchać? Powiedział mi, że jak zbije do 100 kilo, to może ze mną wyjść, ale w boksie, bo on w MMA nie lubi. A ja mu powiedziałem, że boks to moja dyscyplina i bardzo chętnie. W ogóle jestem zdziwiony, że ludzie wolą ze mną wyjść, jak ja zbiję do setki, bo ja wtedy będę lepszy niż teraz, więc to jest takie głupie. Nie? Lepiej by wyszli, póki teraz jeszcze nie zbiję wagi i jest mi trochę ciężej walczyć, a chcą do mnie wyjść, a czy schudnę, to wtedy będą to dla niej bez szans. A jak chodzi o Kasiusza? On też jest w kolejce do ciebie, jak schudniesz. Kurde, on też kolejny błąd robi, bo miałby dużo większe szanse ze mną w mojej obecnej wadze niż wtedy. No nic, niech Kasiu się określi, ile mam ważyć i naprawdę wezmę tą walkę, przygotuję się na niego, przygotuję się pod przeciwnika, jego rozmiarów. No i wygram w boksie w małych rękawicach. Ty stawiasz na bok zdecydowanie. A tutaj na igrzyskach walczycie w MMA i myślisz, że ta waga ci pomoże? Lubię łapać i rzucać. Silny jestem jak byk, nie? Więc no oczywiście, no co mi mogą zrobić? No nie obalą mnie. Kto mnie z nich obali? Nie wiem, może ktoś jest taki silny. Łukasz obali, który nigdy chyba nie obalał i nie potrafi. Nie wiem, czy Lasik, który waży 50 kilo. Chyba 70 mówił. Nie wierzę w to, musi przyjść się zważyć, to uwierzę. Dobra, czyli musimy przygotować wagę na następne. Na jutro weź wagę. Nie wierzę, nie? No nie wierzę, że... To ja wezmę z domu wagę, bo ja nie wierzę, że mam ważyć 78 kilo. 78 kilo to Ferrari waży. No porównaj sobie Ferrari'ego a Lasika, nie? Ale wiesz, może pod ubraniem ukrywa swoje gabaryty. Nie, no Ferrari bez ubrania jest większy niż on w ubraniu, nie? Znaczy Ferrari zbija do 7,7 do walki, waży 83, 82, 84, no ale postaw sobie Ferrari'ego przed walką, który waży 77 kilo, obok Lasika. A jak już mówimy o Amadeuszu, co z waszym barberem? No, jak Amadeusz wróci z wakacji, to dokończymy i zrobimy. Także teraz trochę przestój, ale dzisiaj właśnie przywiozłem przed Zadymą drzwi do barbershopu. No, lokal jest wykończony, wstawimy tam meble i możemy otwierać. Czyli tak mniej więcej kiedy? Nie mam pojęcia, totalnie to niezależne ode mnie, ale dubajski książę barber, oczekujcie, bo naprawdę warto. Jakość naprawdę najlepsza, jaka tylko może być. I powiedz mi jeszcze, jak wyglądają twoje treningi teraz? Najpierw trenowałem pod Soroczo, pod przeciwnika 2 metry, stresowałem dystans. No i później się okazało, że no jednak nie będzie tej walki z Soroczo, bo Soroczo zrezygnował i no tutaj nie ma... Czujesz się jego trochę niedoceniony, że on wolał wyjść z Kasiuszem niż z tobą? Znaczy to nie było tak, że on wolał wyjść z Kasiuszem, tylko on zrezygnował z walki ze mną i nie wiedzieli co zrobić z Soroczo i ze mną, to Kasiusz się zrodził na te K1, bo Kasiusz nie chciał walczyć z Soroczo w K1, bo na początku... I miało wyglądać tak, że Soroczo chciał zawalczyć z Kasiuszem w K1. Kasiusz się nie zrodził, no i zrobili moją walkę z Soroczo w boksie. Soroczo zrezygnował z walki ze mną, no i Don Kasiu wtedy zlitował się i wyszedł z tym K1. No bo ja mu wypadł szuli chyba w takim razie, tak? No. Ale dlaczego Soroczo zrezygnował? Wiesz, jestem bardzo niedoceniany, a walka ze mną to jest ogromne ryzyko i wydaje mi się, że to z tego względu, ale nie chcę tam gdybać, bardzo Soroczo lubię. No i to też walka trochę bez sensu, znaczy kolega, ale wiesz, no mielibyśmy się bić. A pomijając te igrzyska, na następnej gali, jakbyś miał się z kimś zmierzyć, to kto by to był? Don Cacio. Tylko i wyłącznie? Alan Kwieciński w boksie. Alan też chce, żebyś schudnął? Nie, Alan nie rzucał. Alan przynajmniej ma charakter i nie mówi o tym, żebym schudł. Mhm. Ale w boksie, Alan. Nie MMA, nie K1, boks. Mhm. Inaczej sam nie wychodzę, bo najebiesz mi w K1, ale w boksie chętnie zawalczę. No dobra, ja ci bardzo dziękuję, życzę powodzenia. Dziękuję, wszystkiego dobrego.